Trzech największych wygnańców polskiego YouTube'a, czyli Dubiel, Nitro i Boxdel, wypuścili hucznie zapowiadany film, który miał zniszczyć mnie i Wardęgę, ale wyszło jak zawsze, albo nawet gorzej. Dodatkowo Budda miał premierę swojego filmu i oceny są bardzo skrajne, a na koniec Robert Karaś został ponownie przełapany na dopingu i jego tłumaczenia mocno go pogrążyły. W poprzednich newsach gadaliśmy o spinie Książula z kandydatem na burmistrza Stopnicy. Książulo zarzucił panu Damianowi, że ten próbuje ukraść jego znak rozpoznawczy, czyli Muala. YouTuber zlecił rejestrację swojego znaku wcześniej od kandydata na burmistrza, na co pan Damian zareagował groźbami, oczekiwał przeprosin i poinformował, że sprawa trafi do sądu, a Książulo może się wypłacić ze 100 tysięcy złotych. Jak się okazało, rozprawa panów już się odbyła i Książulo poinformował na Instagramie, jak to wszystko przebiegło. Jak pewnie pamiętacie, pan Damian ze Stopnicy oczekiwał ode mnie przeprosin za... No kurwa, przepraszam bardzo. Pan Damian. Nie wiadomo. W piątek przyszła do mojego domu pani dzielnicowa i przyniosła mi wezwanie do sądu w trybie wyborczym. Sprawa odbyła się dziś w mojej urodziny w Kielcach. Ten weekend kosztował mnie trochę nerwów i sporo pieniędzy, ale prawda się obroniła. Wiele artykułów czy wypowiedzi youtuberów mogą was wprowadzić w błąd. Ja Muala zgłosiłem w grudniu 2023 roku, a pan Damian Muala Kebab w lutym 2024. War Thunder to jedna z największych gier wojennych dostępnych obecnie. Zajebiście, dzięki, pozdro. Gra w opisie i grajcie ze mną. Przechodząc do kolejnego newsa. Na pewno pamiętacie, gdy kilka miesięcy temu Robert Karaś, czyli polski triatlonista, mistrz i rekordzista świata w ultra triatlonie na dystansie potrójnego Ironmana, został przyłapany na dopingu. W jego organizmie wykryto dokładnie drostalon i meldonium. Został przez to zawieszony przez Utah na 2 lata, a jego rekord został wymazany. Mimo to otrzymał on zgodę na udział w zawodach Florida Anvil Ultra Triathlon w USA i pobił rekord 5-krotnego Ironmana. Mimo takiego sukcesu media zbyt chętnie się o tym nie rozpisywały, prawdopodobnie przez nadwyrężone zaufanie kibiców Karasia ruchami takimi jak chociażby ostatnia kampania Mam wyjebane i bucowate podejście do jego pierwszej afery dopingowej. Drostanolon. Wiedziałem, że to biorę. To jest rodzina. Wiedziałem, tak, że to biorę, natomiast jakby nie zagłębiałem się, co to tam jest, bo miałem to w dupie. Wiedziałem, że to jest coś nielegalnego. Istnieje cień szansy, że gdyby Robert kontynuował swoją sportową karierę bez większych kontrowersji, nadal pewne grono by go wspierało i trzymało kciuki za kolejne sukcesy. Natomiast nawet najwierniejsze grono może stracić zaufanie, jeśli... To, co mówiłem nieraz. Żeby powiedział, dobra kurwa, odjebałem, przepraszam, mea culpa, chciałem być najlepszy, chciałem sobie pomóc, pozdro. To byłoby zupełnie inaczej niż kurwa robienie z siebie takiego kurwa. Jeśli dosłownie posiedł... I nie odbierać mu kurwa, broń Boże, ludzie tego, co zrobił, bo czy kurwa naszprycowany, czy nie, zrobić coś takiego, co on zrobił, to jest hardcore. W miesiącach znowu testy antydopingowe wychodzą pozytywnie. Tym razem miał to być również drostalon oraz klomifen. I Robert sam postanowił zeznać na siebie publicznie i napisał to na swoim stories. Otrzymałem informację, że w moim organizmie nadal znajdują się pozostałości substancji, które wykryto u mnie po zawodach w Brazylii. Nie miałem możliwości przeprowadzenia badań antydopingowych przed ostatnim startem w USA. To niedozwolone. Niestety nadal mam w sobie pozostałości po tych substancjach. Nie wiem jeszcze, jakie konsekwencje formalnie mnie czekają, ale nie jest to najważniejsze. Niech moja historia będzie przestrogą dla każdego sportowca, zwłaszcza dla ludzi młodych. Nie szukam wytłumaczeń, muszę teraz ponieść konsekwencje swojej głupoty i nieostrożności. Błąd popełniony 1,5 roku temu zostanie ze mną już na zawsze. Na pewno Karaś nauczył się na poprzedniej aferze o dobrej komunikacji z odbiorcami oraz formułowaniu dobrych przeprosin, ale wątpliwe, że w tym przypadku to wystarczy. Będąc widzem, który nie jest aż tak dobrze zaznajomiony z tematem dopingu, można powiedzieć, że wersja Roberta jest taka semi-legitna. Nie wiadomo, dlaczego nie miał możliwości wcześniejszego wykonania testów dopingowych, bo mógł je zrobić prywatnie. Ale jak się okazuje, Dawid Myśliwiec, czyli twórca kanału Naukowy Bełkot, rzucił na Twitterze nowe światło na tę sprawę. Drostalon, steryt, który u niego wykryto, ma okres biologicznego półtrwania w organizmie przy podaniu domięśniowym około 2 dni. Od poprzedniej wpadki jego poziom w organizmie powinien spaść o jakieś 1260 oktylionów. Pokazuje to, jak bardzo narracja Karasia o tym, że steryt tak długo utrzymuje się, czyli w jego organizmie, oktylion jest wyssana z palca. Jak się okazało, Robert odpowiedział na tego tweeta, stwierdził, że Dawid nie mógł tego wyliczyć, gdyż nie wiedział, jaka ilość substancji znajdowała się w jego organizmie. I tutaj Myśliwiec pokazał, że jednak matematyka w szkole na coś się może przydać. Próbowałem wyliczyć, ile dopingu 18 miesięcy temu musiał wziąć Karaś, żeby dziś został mu w organizmie 1 nanogram drostanolu. Jeżeli jego biologia przypomina ludzką, to w lutym zeszłego roku ilość sterydu w jego organizmie powinna przekraczać masę wszechświata. W odpowiedzi na swoim Instagramie Robert twierdzi, że za 4 miesiące drostanol powinien już całkowicie zniknąć z jego organizmu, ale ludzie już kompletnie nie wierzą w jego słowa. Robert Karaś w wieku 2 lat wpadł do kociołka z dopingiem i teraz do końca życia będzie miał w sobie te substancje. Robert Karaś po ustanowieniu rekordu na dystansie 5-krotnego Ironmana. Myślę, że tym kolesiem mało... Dzięki za doping! XD!
Ktoś się interesuje, niech sobie kuje dupę i kręci kolejne rekordy w zmyślonym sporcie. Przykre jest to, jak szybko nastroje wokół Roberta Karasia się zmieniły. Z naprawdę wielkiego człowieka, podziwianego nie tylko za wytrzymałość, siłę i determinację, ale i potężną psychikę, stał się dla ludzi trochę pośmiewiskiem, a jego postać przestała być inspiracją, a ewentualnie lekcją dla młodych. Niektórzy spekulują, że to jest kres jego kariery medialnej, a inni spekulują, że za kilka miesięcy znowu wróci w glorii i chwale, opowiadając o wytrwałości i podnoszeniu się po porażce. No zobaczymy, jak się sprawa rozwinie, was będę wszystkim na bieżąco informował, więc subskrybujcie kanał i bądźcie na czasie. Odniosę się teraz do długo zapowiadanego filmu na Wardęgę, który według hucznych zapowiedzi miał być na Wardęgę. Nie ja, Cesik cię ominął. Na mnie... Ale ten film nie jest przede wszystkim na Wardęgę, tylko na Konopskiego, bo to Konopski poodpierdalał rzeczy. Długo internet zastanawiał się, kto może stać za tym filmem i okazało się, że za filmem z brudami Na mnie, Wardęgę i Sukanek stoi Nitro, Boxdel i Dubiel. Cóż za niesamowity plot twist. To nie żart, ten film jest tak samo rzetelny jak wąskie grono zaufanych sobie osób, które go robiło. Bo najśmieszniejsze jest to, że zanim oni wypuścili ten materiał, to trafił z kilku źródeł do Wardęgi, który mi go pokazał kilka dni przed tym, jak sam go upublicznił. I teraz jest pytanie... Czemu tak mówisz, Maślaczek? Ten film opublikował, zanim my go wstawiliśmy, bo ja też miałem spore wątpliwości odnośnie publikacji tego filmu. Najpierw odniosę się do zarzutów w moją stronę, bo są tam aż trzy obrzydliwe i dyskredytujące mnie brudy, nad którymi chłopaki pracowali w pocie czoła kilkanaście tygodni. Wiele rzeczy się wydarzy w najbliższym czasie i nie spodziewasz się. Mam mocne materiały, a w sumie nawet nie, teraz już nie ja mam, bo ja się tym nie chciałem zajmować. Tam wydaje mi się, że kto inny się będzie tym zajmował, będzie głośno. Nitro zarzucił mi w filmie, że pomagałem wybielać Boxdela podczas Pandory. Pomimo zapewnień Wardęgi odnośnie mocnych zarzutów Konopskiego do Boxdela, ten pociesza Michała i zapewnia go o swojej pomocy. No, no, no. Ja z chwilowym jutro go wrzucam, załącz twoją głosówkę z odcinka, odetnę cię od tego p***ństwa jak się da, to jest skurwiskie, żeby tak cię wrzucać do tego wora. Więc jak to było? Po pierwszym filmie Wardęgi wiele osób skierowało swój gniew na Boxdela i wrzucili go do tego samego wora co Stu. Boxdel spotkał się wtedy z potężnym linczem i ludzie robili z niego PDF-a, a jako już widziałem, że ludzie wrzucają wszystkich do jednego wora, chciałem to zaznaczyć w swoim filmie. Według mnie ich czyny nie są na tym samym poziomie. Boxdel nigdy też nie doprowadził do spotkania w realnym życiu, Stu robił to kilkukrotnie i nie chcę Michała usprawiedliwiać, on sam mówił, że jego wiadomości były obrzydliwe i spermiarskie, ale zupełnie szczerze uważam, że Boxdel dostał niewspółmierny hejt na tej aferze, bo sam nie wierzę w to, że jest jakimś jeśli to, o czym mówię, jest prawdą, że jego wiadomości wynikały z niedojrzałości i chęci zaimponowania jakimś wyimaginowanym wizerunkiem 190-centymetrowego mistrza MMA Śląsk. Co do takiego Boxdela czy Dubiela, to poza kontrowersyjnymi czy obrzydliwymi wiadomościami, nie ma żadnych zarzutów o i nie można ich zestawiać z byciem p***em. Trzeba to oddzielić. Zadzwoniłem dzień przed publikacją do Boxdela z normalnej ludzkiej empatii, żeby powiadomić go i uspokoić, że nie mam zamiaru robić z niego p***a, tylko normalnie i rzetelnie przedstawiam jego wątek, odcinając go od p***i. Zresztą obejrzyjcie sobie jeszcze raz ten wątek w moim filmie pandorowym i ocencie to sami. Co najważniejsze, nie było tam żadnego dogadywania się, jak to sugeruje Nitro, czy ustalania jakiegoś scenariusza, co mogę, czego nie mogę użyć. Chciałem go przede wszystkim trochę... Mam wrażenie, że to jest pod jakąś walkę, kurwa. Że jest w naprawdę złym stanie psychicznym. I ja nie czekam już na ruchy Wardęgi, bo znudził mi się Wardęga w tym wszystkim, szczerze mówiąc. Już kurwa... Tak jak było ciekawe, kurwa, jego jakieś cokolwiek, tak kurwa już żygam Wardęgą, będąc szczerym. Trzeba być, żeby robić z tego taką narrację, bo na pewno masz tą całą rozmowę i dobrze znasz jej kontekst. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to to, że mieliście nadzieję, że ja jej nie mam i nie będę miał jak się bronić. Ale możecie zmartwić. Bo je mam. I mogę użyć takich fragmentów jak ten. Ja stary, nie chciałem o tym nawet wstawiać tak wcześnie filmu, nie? Ja potrzebuję więcej czasu na to wszystko, ja to muszę sprawdzać. Albo ten. Wczoraj mi napisała, że mogła cię okłamywać z wiekiem w tamtym czasie. Niech ludzie sami to ocenią. Link do całej rozmowy w pełnym kontekście macie w opisie. Sami ocencie, która wersja jest bardziej wiarygodna. Czy jest to informacja i pocieszenie, czy jak to sugeruje Nitro, ustawka i współpraca. Poza tym całkiem ciekawie Nitro, że przeklejasz jedno z moich zdań, które było kompletnie innej części rozmowy i przeklejasz to tak, żeby brzmiało, jakby mówił to w kontekście Wardęgi. Sylwester, stary, za bardzo płynie na tej chmurce, stary. Nie podoba mi się to w chuj. W sensie uważam, że to jest niesprawiedliwe, że taki zarzut, stary. Który rozpierdala całą wieloletnią karierę i życie, to jest poważna sprawa. Zobaczmy zatem, jak to wyglądało w rzeczywistości? Za bardzo... Nie, powiem wam, kurwa, przeraża mnie to. Jak oni, kurwa, między sobą nagrywają rozmowy, głosówki, to wszystko, kurwa, zapisują. To jest pojebane. Murce, stary, nie podoba. To jest chore, kurwa. W sensie uważam, że to jest niesprawiedliwe, że...
Ty wiesz, ty stary zadzwoniłeś do mnie, rozmawiałeś ze mną, stary, wiesz o co chodzi, jakby kurwa zająłeś się obiektywnym dziennikarstwem, a to co on robi to jest kurwa destroyer, wiesz o co chodzi, to jest niszczyciel kariery kurwa, stary, i mojego życia przede wszystkim, stary, to jest nie... To nie jest stary drama na zasadzie, wiesz, że ktoś kurwa oskamował kogoś stary i powinien, wiesz, odczuć, bo są dowody, tylko to jest taki zarzut stary, że ja mogę kurwa, wiesz... To jest zarzut, który rozpierdala całą wieloletnią karierę i życie, to jest poważna sprawa. Ja wiem, że Boxdelowi chyba nie spodobał się kierunek, w którym to wszystko poszło, bo uwaga, skontaktował się ze mną jakieś 2 tygodnie temu i dał mi znać, że nasza rozmowa z Pandory ma być wykorzystana w jakimś filmie na Wardęgę i że chce się spotkać i osobiście pokazać mi fragment rozmowy, którą oni chcą użyć, bo mają być wycięte i wykorzystane w jakimś niekorzystnym świetle. Nie zdradził mi żadnych szczegółów, ale dało się wyczuć, że ma jakiegoś moralniaka i boi się odbioru tego filmu. Wiedziałem już wtedy, że Boxdel spotykał się z Dubielem i Nitro. Finalnie mu odmówiłem, bo stwierdziłem, że jeżeli cokolwiek ma na mnie wyjść, to niech wyjdzie, bo nie mam sobie nic do zarzucenia i będę w stanie wybronić jakieś zdania wycięte z kontekstu. I nie dam się wciągnąć w jakieś dziwne spotkania i knucie intryg. Ale i tak, na koniec dnia, chłopaki, największym skrytnictwem jest to, że wykorzystaliście moją empatię i bycie po prostu ludzkim wobec Boxdela i zmanipulowaliście to, żeby mnie zniszczyć i dyskredytować, umniejszając przy tym całej aferze. A wszystko to było częścią większego planu powolnego przywracania Dubiela do internetu. Chcieliśmy do Kenii, bo musieliśmy pomóc w jednej rzeczy siostrze Alicji. No i przy okazji w zeszłym tygodniu mieliśmy rocznicę, więc stwierdziłem, że zabiorę Natalię na safari. Dubiel kolejny raz podjął się nieudanej próby wybielenia i za kulis zrobił film na mnie, Wardęgę i Sukanek. To jest już takim skrytnictwem, że po prostu żal mi was. Albo twój kurwa montażysta, albo kurwa animator, którego polecił kurwa Boxdel. Co do atakowania Wardęgi. Boxdel w tej rozmowie miał duży żal do Wardęgi, zarzucał mu płynięcie na fali Pandory, czy to, że Wardęga pomijał jakieś dowody łagodzące dla Boxdela, więc powiedziałem wprost, jeżeli ma do niego jakieś konkretne zarzuty, to niech po prostu o nich powie. A ty nie myślałeś, żeby się wpierdolić w tego Wardęgę z tym? I niech się broni jak ma czym. Nie wiem, co tam masz w sprawie tego Wardęgi, co ona ci wysłała też w sprawie tego, że on wiedział, ale na twoim miejscu, A tutaj na noże trzeba iść, nie? Skoro on takie coś... Ja nie jestem adwokatem Wardęgi, tak samo on nie jest moim, abyśmy tłumaczyli się za siebie. Nie oczekuję od Sylwestra, że będzie mnie bronić i vice versa. Póki co ufam Sylwestrowi i mamy dobre stosunki, ale pamiętajcie, że Sylwester to Sylwester, a ja to ja. I odpowiadamy za siebie i własne ruchy osobno. Nie wszystko, co mówi Sylwek, musi mi się podobać i odwrotnie. A jeśli tak jest, to umiem to powiedzieć wprost. Nie rozumiem też trochę poruszania na sam koniec filmu wątku choroby Boxdela, czyli bulimi. Ja odniosłem wrażenie, że jest to wątek na zasadzie takiego wybielacza. To, że współpracujemy na pewnych polach od Pandory i wymienialiśmy się informacjami, wcale nie znaczy, że liżemy się po jajach w każdej sytuacji, tak jak to określił Nitro. A jedyny, kto liże się tu po jajach Nitro, to ty z Dubielem. Kolejny destrukcyjny brud na mnie polega na tym, że skoro dogadywałem się z Boxdelem w Pandorze, muszę mieć z tego jakieś korzyści. Nitro sugeruje, że otrzymałem walkę Fame i w ten sposób związałem się z Boxdelem. Myślę, że w tym miejscu warto zadać sobie pytanie, jaki interes miał Konopski w tym, żeby ochronić Boxdela. Nitro, nie wiem czy wiesz, może cię to bardzo zdziwić, dostałem propozycję walki za 1 400 000 zł. I ją kurwa odrzuciłem. Więc skoro ani nie wziąłem walki, ani nie związałem się w żaden sposób z Boxdelem, na przykład angażując się z nim we wspólny projekt, jak ty robiąc z nim film dla mnie, to co ty w ogóle kurwa mi zarzucasz? Ale odniosę się jeszcze do moich słów. Szykuje się kolejna walka. Nie widzę teraz żadnego 1 400 000 specjalnego przeciwnika na horyzoncie. Okay. Bo rzeczywiście gdzieś tam tydzień temu padła całkiem interesująca oferta od Fame'u, ale pieniężna, a nie z żadnym przeciwnikiem. Okay. I byłbym za tym, żeby zrobić taką walkę, ale na razie po prostu nie mam z kim. Od mojej pierwszej walki z Xayo wielokrotnie mówiłem, że jeszcze raz bym zawalczył. Po moim pierwszym wystąpieniu dostałem tonę wiadomości, że chętnie byście jeszcze raz mnie zobaczyli w oktagonie. Nie chciałem walczyć ani z byle kim, ani byle kiedy, dlatego odmawiałem każdej propozycji, a było ich naprawdę wiele. Na przykład nie wiecie, że tuż przed Pandorą, kiedy internet dopiero zaczyna łączyć kropki, dostałem propozycję za 1 000 000 od Fame, którą też odrzuciłem ze względu na Pandorę. I ktoś może powiedzieć, że no nie wziąłeś, ale na pewno weźmiesz tę walkę. No to pierwszy raz mówię otwarcie i oficjalnie, nigdy już nie wezmę udziału w żadnej walce freakfightowej. Freakfighty niestety cały czas wypełnione są patologią i według mnie nie idzie to w dobrym kierunku. To środowisko jest śliskie i nie mam zamiaru brać w tym czynnego udziału. To tyle Nitro, jeśli chodzi o moje przekupstwo. Nie musicie już więcej snuć teorii, że się sprzedałem, czy podpisałem się na walkę z Dubielem. To tyle w temacie walk i freakfightów.
Zarzuty, które padają w moim kierunku, to domysły, które trzech największych wygnańców polskiego YouTube'a próbuje serwować jako fakty. Gdyby nie przecieki, to obstawiam, że ten film nigdy by nie został opublikowany. I dobrze, że Druid wywarł presję na publikację, bo osoby, które chciały się bawić w te manipulacje, zostały szybko zweryfikowane. W tym całym filmie pojawiła się też głosówka Dubiela i Stu przed pandorowymi materiałami. A co się dzieje? No wiesz, mi się k***a dostaje coraz bardziej, po prostu czuję, że k***a zaraz... A Nitro wziął się z YouTube'a. Bo Nitro robił content telefoniczny na YouTubie. Wiesz, jakby osobą, która kryła k***a, no. Sam Nitro dobrze wie, że ta rozmowa z Stu i Dubiela nie trzyma się kupy i mu to podobno wytykał przy każdej okazji. Ja mu to zresztą powiedziałem, też musiałem świadomość, bo ona sama mu napisała, że ma 14 lat, bo go poprawiła z 13 na 14. Następna rzecz, którą ja za każdym razem mówiłem wszystkim dookoła i przede wszystkim Marcinowi, jest to, że ten film... Ale to skąd on znał Dubiela i kamerzystę? Nitro? No przecież kurwa, oni się wszyscy znają w tej branży. Nie jest w stanie go wybronić, bo ludzie i tak znajdą nieścisłości pomiędzy tą rozmową, między innymi z tym wiekiem. Argumentem jest to, że... Tak, tylko Marcin, tylko jakby problemem nie jest to, bo ta rozmowa, jakby ta rozmowa, ja mogę powiedzieć, ja ją słyszałem w październiku, tylko problemem w tej rozmowie jest to, że nawet ludzie by powiedzieli, Marcinku, no dobra, spoko, nie wiedziałeś, byłeś kolegą zaślepiony, tylko że w momencie, kiedy mówisz ja i moja czternastka, a potem mówisz, jak mogłeś nie wiedzieć, ile ona ma lat, jak ty sam wiedziałeś, ile ona ma lat, no to to jest podstawowym problemem. Dlatego ja ci zresztą mówiłem przez ostatnie dwa tygodnie, że to nie jest bronione, no. Mimo to w ich wielkim filmie pomija ten bardzo istotny fakt i w ogóle o tym nie wspomina. Tak ma wyglądać Nitro, za twoja wielka prawda o Pandorze? Ta głosówka nie ma nic wspólnego ze mną czy Bardęgą, bo nasze filmy według ich osi czasu wtedy jeszcze się nie pojawiły, ale ma za zadanie pokazać Dubiela w dobrym świetle. Internauci oczywiście tego nie kupili, zarzucając, że brzmi to jak AI, czy ustawka aktorska z pamiętników z wakacji. Dziwne jest to, że Dubiel sam nie zgłosił się do nas po materiał. No. Bo z tej głosówki wynika, że ewidentnie wiedział, że będzie postrzegany jako osobą, która kryła On już wtedy nagrywał rozmowy, gdzie zarzucał to Stu. Przykre jest to, że taki Dubiel czy Boxdel, którzy brali udział w przygotowywaniu tego filmu, dawali jakieś materiały, dali swoich montażystów i ogólnie tworzyli ten film, próbowali tuszować swój udział w tym materiale. Tymczasem sami na ostatnim live wysypali się, że praktycznie wszystko konsultowali, co dawać, czego nie dawać, jak coś może zostać odebrane. Sylwester dzisiaj mówił, że ludzie dzwonili po pracownika Goat i tak dalej. I to jest połowicznie prawda, bo parę osób, które współpracowało z Goat, to akurat ich Boxdel załatwił, no mieli jakieś zastrzeżenia odnośnie pracy z Sylwestrem. Może po prostu jest pracodawcą, ale to na koniec dnia nic z tego nie zostało wykorzystane. Mnie chyba najbardziej rozśmieszyło to, że Nitro mówił na live, że zobaczcie, że oni wszyscy kręcą, a Dubiel poszedł do sądu i wyjaśnia to w sądzie. I on nie rozmawiał z Konopem, nie chodził za Wardęgą, nie prosił, żeby mu odpuścili, nie rozmawiał z ofiarą. No ja po prostu założyłem sprawę i tyle, no. Jak na tym wyszedłeś? I mówią to w momencie, kiedy opowiadają o tym, jak od kilku tygodni knuli intrygę i rozkręcenie afery w internecie. Tak Dubiel poszedł do sądu, że zakulisowo bierze udział w filmach z manipulacjami. Kurwa, brawo. Całą tą akcję mocno się ośmieszyli i znowu zobaczyliście, jaki ten świat influ jest lojalny i rzetelny. No i najważniejsze... Kurwa, beznadziejny. I manipulowanie przy wątku skanek i kolejna próba dyskredytacji. To naprawdę trzeba być dzbanem i frajerem Nitro. Teraz pogadamy o głośno zapowiadanym filmie Buddy, który miał swoją emisję w kinach. Pogadamy, jaki był odbiór wśród widzów oraz innych kwestiach związanych z tą produkcją. Jak wiadomo, Budda ostatnio był zamieszany w dosyć głośną aferę. Szerzej opisałem wam ją w poprzednim odcinku i związana była z jego byłym współpracownikiem, czyli MGP. Wielu ludzi rzuciło się wtedy z widłami na Buddę, co oczywiście może mieć przełożenie na liczbę sprzedanych biletów czy recenzji. Nie, ale też nie ma się co dziwić w zasadzie. Nie może narzekać na niską frekwencję, o czym poinformował na swoim kanale nadawczym. Idziemy łeb łeb, jeśli chodzi o premierę Top Gun Maverick 2. Z tym, że widzowie nie za bardzo wiedzą, o jaki film chodzi. Idzie łeb w łeb z filmem, który nie istnieje. Top Gun Maverick 2 to jakaś fanowska kontynuacja Top Gun Maverick, ale najprawdopodobniej chodziło mu o po prostu Top Gun Maverick z 2022 roku, co potwierdziło się w rozmowie Kamila na kanale Zero. Wyś tego roku. Ja ci tylko powiem, że nie ma filmu Top Gun Maverick 2, tylko jest Top Gun Maverick. To żebyś pamiętał, dobra. Bo tak. Kilka osób widziałem, że się pomyliłem, ale cały czas w to brnę, no bo dla mnie to jest drugi Top Gun i tak to nazywam. Pierwsze estymacje wskazują, że w dniu premiery pojawiło Top Gun Maverick był spoko. Weekend podobał mi się. Frekwencje 280 do 320 tysięcy widzów. Jednak te liczby nie mówią nam, czy ten film rzeczywiście jest warty obejrzenia. Na Filmwebie dokument osiągnął ocenę 6.7 spośród ponad 5 tysięcy ocen. Mimo że taka ocena oznacza, że film jest takim średniakiem plus, to po sprawdzeniu, jak dokładnie wygląda rozkład ocen, widzimy, że 50% to 10 na 10, a 25% to 1 na 10.
To raczej wskazuje, że mniej jest tutaj obiektywnej oceny filmu, a więcej osobistej sympatii czy antypatii do postaci Buddy. Nie ma pewności, ile z tych 5000 osób rzeczywiście obejrzało film, a ile zostawiło recenzję tak o. Na co też wskazują opinie krytyków twitterowych, jak i tych zawodowych, takich jak chociażby Tomasz Raczek, który film ocenił 4 na 10. Film dokumentalny kojarzy nam się z tym, że to jest tak uczciwy portret kogoś. Jeżeli jest Budda współscenarzystą, współreżyserem, to ja mam wątpliwości, czy w tym filmie jest prawda na jego temat, czy to jest pomnik sobie samemu postawiony, dzięki któremu on wygląda no po prostu jak wzorzec dla młodych ludzi. Jak chodzi o zarzuty skierowane w stronę filmu, wytykany jest niski budżet, niepokazywanie niczego, czego dotąd widz nie mógł zobaczyć na YouTubie, czy zbyt dużą ilość wątków biograficznych. Z kolei kontrgłosami są te mówiące o motywacji płynącej z filmu, w szczególności w związku z wątkami biograficznymi. Postanowiłem, że słysząc tak pomyślano widzowie ten film i szczerze mówiąc to nie jest on jakoś wybitny, a na pewno nie wydaje się obiektywny. Dostajemy tam portret niemalże nieskazitelnego Buddy, który dorobił się na YouTubie i możemy usłyszeć takie motywacyjne teksty jak: jeśli ja zarobiłem na Lambo, to ty też możesz. Uważam też, że sporo rzeczy w tym filmie jednak... Bo chuj, w sensie z całym szacunkiem do Buddy, poszanuję tego chłopa, ale kurwa, robienie filmu o sobie i wrzucanie go do kina to trochę hardcore, tak szczerze. Się nie znalazło, bo nie ma żadnego wspomnienia o Hoze, z którym Buddha współpracował latami, o MGP, od którego na początku pożyczał auta, o tym jak Kamil dorobił się najpierw na pracy na zmywaku w Anglii, fotowoltaice, telemarketingu, a później pojawiły się te wielkie loterie. Jako twórca wyciągnąłem z tego filmu co najmniej jedną cenną wskazówkę, ale ciężko w ogóle określić mi, o czym jest ten film i rzuciła mi się też w oczy duża część filmików, które pojawiły się już na YouTubie. Także mimo krytyki i kontrowersji, premierę raczej można uznać jako sukces. Jestem ciekaw, czy teraz nagle będziemy mieli wysyp filmów od polskich twórców. Parę dni temu miał miejsce atak terrorystyczny w Rosji od 20 lat. Uzbrojeni napastnicy wtargnęli do Krokus City Hall. Za atakiem podpisało się, a rosyjskie służby chwaliły się w internecie. Chłop Machajsi zrobił YouTube'owy film do kina, kto mu zabroni, no nikt. Fajnie, że odniósł sukces. Dojebanie, ja się jaram w chuj, jeżeli ktoś odnosi sukces robiąc coś, co lubi, tym bardziej. Cała historia powstawania tego filmu, że najpierw były trzy osoby, trzech influencerów, czyli Boxdel, Natsu, Buddha. Na ich podstawie ten film miał być stworzony. Następnie Boxdela odsunięto, bo Pandora, i Natsu została odsunięta, bo została odsunięta. I to jest dziwne. Tego nie rozumiem. ...na aresztowanych zamachowcach. Więcej w tej sprawie opowie wam Julian na kanale Votum. Linka macie w opisie.